Witajcie, witajcie po przerwie. Gnyszka Live dalej nadajemy. Trzeci sezon i trzeci gość równocześnie. Teraz moim gościem jest mecenas Piotr Nowakowski. Witaj, Piotrze. Witam cię, Maćku. Witam wszystkich. Piotrze, jesteś bardzo nietypowym prawnikiem, bo jesteś nie tylko radcą prawnym, ale także doradcą restrukturyzacyjnym. Cóż to znaczy? To znaczy, że lubię nie tylko prawo, ale lubię też biznes i pomagać przedsiębiorcom, którzy w danym momencie znaleźli się w różnych tarapatach finansowych i są procedury, które od 2 lat można wdrożyć, które mogą pomóc im wyjść z tych tarapatów. Jakie najczęściej są to tarapaty? No, głównie poza to tym, są... że ona im się przestała podobać, albo równie poważne? Głównie są to trudności związane z płynnością finansową, z utratą jakiegoś głównego klienta, trudności z dostosowaniem się do rynku i do obecnych uwarunkowań. Często powoduje to zmniejszenie się wpływów, wzrost nieuregulowanych faktur, kosztów, no i niestety dylematy pomiędzy tym, kiedy tą firmę ewentualnie zamknąć, albo kiedy i jak ją z tych tarapat wyciągnąć. I tutaj jest kilka procedur, które pozwalają chronić się przed egzekucjami w taki sposób, żeby jednak tą firmę uratować, bo jednak naszym dobrem narodowym są te małe i średnie przedsiębiorstwa, a konkurencja z dużymi korporacjami często jest trudna i wymagająca. Trzeba się dostosowywać do tych realiów. A jak jesteś w stanie nie pomóc, gdy ktoś stracił głównego klienta, to mnie najbardziej zaciekawiło. Nie wiem, wysyłacie wezwanie do korzystania z usług? Czy... Nie, to jakby nie chodzi o to. Z tym musi sobie dana firma sama poradzić, niestety. Natomiast są wyspecjalizowane firmy konsultingowe, które zajmują się pomocą w zakresie marketingu, sprzedaży. Jest parę takich firm też w towarzystwach biznesowych. No tak, zdecydowanie. Także Sandlera pozdrawiam, można, tak, można w różnych Andrzeju. Sytuacjach polecić Andrzeja Twarowskiego. Natomiast ja staram się ogarnąć te tyły, czyli pomóc w tym, żeby jakiś wierzyciel, który bardzo aktywnie działa, nie rozłożył całkiem firmy z uwagi na to, że pozajmuje rachunki i sparaliżuje działanie. Ale dzisiaj jesteśmy bardziej na fali, więc raczej tych trudności nie jest aż tak dużo i życzę wszystkim, mimo mojej drugiej profesji, żeby tych trudności za dużo nie było. Tak, bo wolę zajmować się rozwijaniem biznesu, a nie akcjami ratunkowymi. Tak. I takie rozwijanie dzisiaj, ogromny rozwój widzimy w całym świecie internetu, świecie wirtualnym i to jest jakby drugi element, który mnie po prostu bardzo fascynuje. Bo właśnie ryzyko jednak chyba lubisz, bo cyberbezpieczeństwo to też twój, że tak powiem, lajkonik. Tak, pamiętam, dostałem się na studia prawnicze, ale po pierwszym roku pojechałem do Anglii na Saksy. Z pierwszych moich zarobionych pieniędzy kupiłem sobie wtedy super wypasiony komputer według informacji, które były wtedy przy sprzedaży mi przekazane, że to w ogóle jest sprzęt mega, który nie wiadomo kiedy w ogóle technicznie będzie do przeskoczenia. Procesor 333 megaherców, dysk twardy raptem 4 giga i to w ogóle był wielki szok. Power na tamten moment. Teraz mój telefon komórkowy ma dużo lepsze parametry. Natomiast dużo czasu spędzałem przed komputerem i jakby to jest jakaś tam kolejna moja pasja. Cyberbezpieczeństwo szeroko rozumiane. Teraz dużo się mówi o RODO, o zabezpieczeniu danych. Często bardzo abstrakcyjnie, bo straszy się karami, ale oczywiście to jest tak, że jeżeli się spojrzy na to z perspektywy moich danych i tego, jak w tym ostatnich latach rozwinęła się cyberprzestępczość, to rzeczywiście kradzież tożsamości może spowodować ogromne konsekwencje dla każdego z nas, dla ciebie, dla mnie. No i nie chciałbym znaleźć się w takiej sytuacji, gdy ktoś by posługiwał się moim PESEL-em, moim dowodem osobistym, podrobił sobie taki dowód, a to naprawdę przy dzisiejszej technologii nie jest takie
trudne. Wyobraź sobie, masz w towarzystwach masę pracowników. Pewnie lubisz, jak pracują nie tylko w godzinach pracy, ale czasami w różnych sytuacjach zdalnie. Oczywiście. A nawet czasami, jak są na urlopie, jakąś konkretną rzecz trzeba załatwić, bo tylko dana osoba może wiedzieć coś, co jest niezbędne. No i teraz pytanie. Czy ona pracuje, pracując zdalnie, czy pracuje na swoim sprzęcie, czy pracuje na sprzęcie firmowym? Jeżeli na swoim, no to de facto zaczyna w różnych sytuacjach przetwarzać dane, może też przetwarzać dane osobowe, które nie powinny być na prywatnym sprzęcie przetwarzane. Jeżeli już są przetwarzane, to pytanie, na jakich zasadach i czy są bezpieczne. A jeżeli korzysta ze sprzętu firmowego, no to pytanie, czy gdzieś tam na plaży nie podłącza się do jakiejś otwartej super sieci, a obok siedzi kilka gości, którzy tam wszystkie dane z tych komputerów otwartych wyciągają. I to naprawdę nie jest problem. Były robione takie sytuacje. Na placu zabawiciela widziałem kiedyś Wi-Fi o nazwie zmieńcie hasło. Dokładnie. I wtedy może być problem, bo jeżeli ktoś zhakuje taki komputer, wyciągnie dane, no potem może się okazać, że będzie szantażował firmę. Będzie mógł podszywać się pod tożsamość konkretnych osób czy firm. No i teraz możemy się zastanawiać, czy ryzykiem jest to, że przyjdzie inspektor z fantazyjnie brzmiącego organu PŁODO i będzie robił jakąś kontrolę, ale pewnie tych inspektorów aż tak dużo szybko nie będzie. Natomiast prędzej może się okazać, że zapuka pan Jan Kowalski i powie, no sorry, ale w waszej firmie były tylko moje dane i te dane wyciekły. Ktoś kupił super iPhone'a na podstawie moich danych i tylko mam taki mały problem, że ja tego iPhone'a nie mam, został mi tylko rachunek przez następne 3 lata do płacenia. No i niestety takie sytuacje mogą się zdarzyć. No ale to jakby taka sfera związana z działalnością gospodarczą i tą sferą biznesową. Natomiast tak samo to dotyka nas jako ojców. Tak? Zastanawiam się często, mając czwórkę dzieci, 3 dziewczyny i syna, jak nauczyć ich korzystać z internetu, nauczyć ich korzystać bezpiecznie z tych dobrodziejstw internetu, a nie tylko tych ścieków, które tam można znaleźć. Tak. No i tutaj jest wiele pracy, bo edukacja, jeszcze raz edukacja. No edukacja nie tylko pracowników w swojej firmie, co jest bardzo ważne, ale edukacja swoich dzieci, edukacja w szkołach i tutaj dużo osób, które właśnie się tym zajmują. Z tego, co wiem, ostatnio prowadziłeś jakieś zajęcia. Znaczy, przygotowuję teraz zajęcia dla najstarszej klasy, gdzie jest moja córka, właśnie z cyberbezpieczeństwa, żeby też uświadamiać nastolatkom. Czyli nie uczysz dzieci, na czym polega RODO, tylko raczej jak powinny z internetu korzystać, żeby nie trafić na jakiegoś tam, prawda, obleśnego pana, który się przedstawia jako 15-letni. To najbardziej nam się to kojarzy z uwagi na te kampanie społeczne, które były. Natomiast dzisiaj, tłumacząc dzieciom, jak korzystać z internetu, jak chronić swoją tożsamość, swój wizerunek, jak chronić się przed hejtem, który jest wszechobecny w internecie, tak naprawdę edukujemy społeczeństwo, które za lat 10 będzie w sposób naturalny stosowało RODO i ono dla nich nie będzie to czymś niezwykłym, trudnym czy w ogóle niezrozumiałym. Także na pewno tutaj jest duże pole do popisu dla nas wszystkich. Dotknęliśmy tematu ojcostwa. Można cię spotkać na forum tato.net regularnie. Jestem ogromnym sympatykiem i współpracownikiem tato.net. Ta inicjatywy, która naprawdę z dużym powodzeniem coraz bardziej wspiera ojców i tą inicjatywę bardzo, bardzo wszystkim polecam. Mogę wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na najbliższe forum, które będzie już niedługo, bo 14 kwietnia w Łodzi. W najbliższą sobotę. Warto się zapisać. Jest to niezwykłe wydarzenie. Można tam spotkać kilkuset ojców, którzy wiedzą, czego chcą, wiedzą, że ojcostwo jest czymś ważniejszym niż osiągnięcie sukcesu może w firmie czy w swojej działce zawodowej, ponieważ no, firma czasami się zmieni, czasami pracodawca się zmieni, a dzieci się będzie miało na całe życie i po
skończeniu tych 18 bądź 26 lat po studiach te dzieci powiedzą, no tata, byłeś super, okej, albo firma była dobra, ale ty dla mnie nie miałeś czasu. No i tutaj ten rachunek może być wtedy bardzo bolesny. I firmę można postawić na nowo, ale ojcostwa się na nowo nie postawi. Jak ojcostwo kultywować w górach? No, to jest coś niesamowitego. Ja mam taką tradycję rodzinną. Już z dwójką moich starszych dzieci po skończeniu przez nich 8 lat wyjeżdżałem w góry na takie konkretniejsze wyprawy. W góry, czyli nie do Zakopanego na Krupówki, ale do schroniska. Z synem w ubiegłym roku byłem w Morskim Oku, nocowaliśmy sobie. Udało nam się wejść z takim młodym, gniewnym 9-latkiem na Szpiglasowy Wierch, pochodzić po łańcuchach, schodząc do piątki. No i rzeczywiście to było takie dla nas emocjonujące, wspólne przeżycie, integrujące, także naprawdę wszystkim polecam. Twarde, męskie wyzwania. I nawet z córkami. Tak, z córkami też. Najstarsza córka teraz skończyła 13 lat, jak to kilka lat temu z nią wyjechałem do Chochołowskiej. Jej jako 8-latce udało się wejść i na Grzesia, i na Rakoń, i na Wołowiec, 2050 metrów. Jak na takiego 8-letniego szkraba, to jest naprawdę dużo i wspominamy te nasze wycieczki nie tylko z uwagi na klimat, kozice i brak turystów w wyższych partiach gór, no ale też z uwagi na te ileś rozmów, które można było przeprowadzić i widzę, że to rzeczywiście buduje relacje. Gdzie poza salą sądową, nie wiem, salką konferencyjną w trakcie restrukturyzacji i oczywiście w górach, gdzie w internecie można Cię spotkać? My tu mamy Wasz logotyp, ale nie logo mamy adresu. Logo mojej kancelarii, ale tak jak są inicjały BN od Błażejowska-Nowakowski, ale bnlegal.pl. Okay. Wszelkie dane kontaktowe, nie tylko zawodowo, ale prywatnie też. W innych inicjatywach się można skontaktować, chociażby w kontekście właśnie czy to inicjatywy Tatonet, czy jakichś innych rzeczy, które staram się robić. Gdy powiedziałeś wszelkie dane, myślałem, że powiesz wszelki duch Pana Boga chwali, ale przyszła pora na przerwę, zostańcie z nami. Moim gościem był Piotr Nowakowski, mecenas Piotr Nowakowski. Do zobaczenia w następnym kiedyś odcinku. Spytamy, co tam w górach. Zostańcie z nami po przerwie. Następny gość. Dziękuję, Piotrze. Dziękuję bardzo.